Was serdecznie ksiądz Jacek Stasiak, Kościół Świętego Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim. Zapraszam na liturgię 31. niedzieli zwykłej. Szanowni Państwo, postać Zacheusza, ikona nawrócenia człowieka, który żyjąc wbrew albo z dala od przykazań i prawa Bożego, po spotkaniu z mistrzem z Nazaretu zmienia radykalnie swoje myślenie, optykę patrzenia na życie, traktowania drugiego człowieka. To symboliczne dzielenie się połową majątku wskazuje na zmianę, jaka zaszła w jego umyśle, zmianę, którą zapoczątkowały słowa Jezusa. Jest to etap nawrócenia, jest to przywinięcie do słów Ewangelii, jest to ów skuteczny radykalizm słowa ewangelicznego, który wpływa na wszystkich poddanych działaniu łaski, łaski słowa. Ale szanowni Państwo, przed nami również poza Zacheuszem i tematyką nawrócenia jeszcze jeden szerszy problem, mianowicie uroczystość wszystkich wiernych zmarłych i wszystkich świętych. I tutaj pojawia się to ostateczne nawrócenie w jednej chwili, czyli chwili śmierci. Nawiązuje do hipotezy ostatecznej decyzji w chwili śmierci Ladislausa Borosa, szwajcarskiego teologa jezuity, który dał nam poprzez swoje teologiczne myślenie, dał nam wielką nadzieję, że człowiek nawet gdy zbłądzi, odejdzie, to pojawia się ten jeden bezczasowy moment między śmiercią a zdaniem rachunku z życia Bogu, w którym możemy opowiedzieć się za źródłem życia, za źródłem miłości i przebaczenia. Zależy to tylko od nas samych, bo wtedy jesteśmy jakby w tym momencie przejścia wolni od wszelkich ograniczeń. Ograniczeń pracy, świata, wszystkiego, co wpływa na nasze decyzje, które do końca nie są wolne. Ladislaus Boros powiedział, że właśnie wtedy, kiedy już nie jesteśmy jakby zakotwiczeni w tym życiu, a nie przeszliśmy jeszcze do wieczności, to ten jeden bezczasowy moment pozwala na nawrócenie i zmianę naszego wiecznego przeznaczenia. Może warto zastanowić się nad tym w 31. niedzielę zwykłą, kiedy mówimy o nawróceniu na podstawie postaci i zachowania Zacheusza i w perspektywie zbliżających się dni świątecznych, ukazujących nasze ostateczne przeznaczenie, jakim jest śmierć, a potem życie po śmierci i czego możemy dokonać jako ludzie, myśląc o naszym zwróceniu się ku Stwórcy. Na te refleksje serdecznie zapraszam do naszego Kościoła. Pozdrawiam. Dziękuję.